O, proszę, jest. I cały czas do niego wypisuję. Mówiłam ci, mamo. O, Mela. I równie urocza mama. Macie coś do mnie? Tak, odczepcz od mojego brata. Dokładnie. Zostaw Bartka w spokoju i przestań wypisywać do niego te świństwa. Jak w ogóle ci nie wstyd uwodzić takiego młodego chłopaka? Dzień dobry. Przepraszam, coś się stało? Tak, twoja koleżanka zamiast pracować wypisuje sprośne SMS-y do mojego brata. Mela, nie wiem, w jakiej pętli ci sobie utknęłaś, ale nie mam kontaktu z twoim bratem od miesiąca. Z pewnością to nie jest moja koleżanka. Co, nie kłam. Widziałyśmy SMS-y, które do niego wypisujesz. Masz na myśli to sprzed miesiąca? Bo od tego czasu do niego nie pisałam. A dzisiaj to co? Widziałyśmy SMS-y w jego telefonie. A przecież mówiłaś, że pocieszasz za Rzycką, kłamczuchu. Bo pocieszam. Po nieudanej randce chcę wam telefon pokazać. A tak, pokaż. On no, chyba ci pogięło. Mów, co chcesz. My i tak wiemy, że znów bałamucisz Bartka. Lepiej powiedz, skąd on ma 1000 złotych. Jaki 1000 złotych? Bo tutaj nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Tak? A co? Kazałaś mu, żeby się zapożyczył? Albo, nie wiem, może żeby zrobił coś głupiego, albo szantażujesz go tak samo jak mnie. Jeśli mój syn wpadnie przez ciebie w kłopoty, to pożałujesz tego. Ale wy się lubicie na zmiany nakręcać. Mogłoby się tak cały dzień. Jesteś bezczelna i brak ci skrupułów. Ja może zrobię pani Melisy, bo nerwy w tym wieku... Czekaj, coś ty powiedziała? Mela, daj spokój, a ciebie ostrzegam. Jeszcze raz zobaczę, że zaczepiasz Bartka, to nie ręczę za siebie. Jakby jedna Mela to była za mało, musiałabym napotoczyć się dwie, ale tak przejrzała mnie. Pisze do Bartka sprośne SMS-y w tajemnicy przed nią, żeby nie zranić jej biednego serduszka. Nie wnikam. A wiesz, czemu tak robię? Bo się w nim zakochałam. Czekam, aż skończy szkołę, zda maturę i weźmiemy razem ślub. Boże, jesteście nienormalne, że w to wierzycie. No cóż, kochani, niektórzy nie mają lekko, ale tak to już jest. Jak się skłamie 100 razy, to potem można mówić najprawdziwszą prawdę, a i tak nikt ci w nią nie uwierzy. Mogłabyś nagrywać wideoblogów o mnie? Ale nikt nie mówił, że to o tobie. Do teraz!